Witam pana radnego powiatu polskiego, pana Tomasza Barańskiego, burmistrza pana Piotra Michalaka, kierowników i dyrektorów polskiego. To już nie ja. Nie chcieliśmy wam pokazać po prostu, że to jest nagrywane, że to nie są puste słowa, że to działa, tak. Witam kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów gminy Kłodawa, przewodniczących rad osiedli. Informuję, że w obradach sesji z głosem doradczym uczestniczą zastępca burmistrza pani Katarzyna Hamika, skarbnik gminny pan Grzegorz Dzięgielewski. Witam media. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan ustawowy 15 radnych w obradach sesji uczestniczy 14, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Wysoka Rado, informuję, że stały sekretarz obrad Rady Aneta Zielińska będzie prowadziła obliczanie wyników głosowania jawnego, prowadziła listę mówców, a także rejestrowała zgłoszone wnioski. Porządek obrad dzisiejszej sesji został zawarty w zawiadomieniu o zwołaniu sesji, które otrzymali wszyscy radni. Proponuję zdjąć z porządku obrad punkt 19, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Kłodawa. Ktoś z państwa radnych jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 19. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Chmiel Adam. Kukro Marzanna. Jestem za. Frontczak Barbara. Frontczak Ryszard. Łówczyńska Edyta. Kacprzak Krystyna. Kalinowska Katarzyna. Rusiński Krzysztof. Jestem za. Łopaciński Janusz. Michalak Anna nieobecna. Szubert Ryszard, Sikwiński Grzegorz, Witkowski Pan. Jestem za. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma do jeśli chodzi o porządek obrad? Coś wnieść, jakieś zmiany, poprawki? Jeśli nie, to ja może najpierw odczytam porządek obrad i później to przegłosujemy. Już ten poprawiony, dobrze? Informuję, że obrady dzisiejszej sesji przebiegać będą według następującego porządku obrad. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, ustalenie porządku obrad sesji, przyjęcie protokołu czwartej sesji, sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zarządu budynków i usług komunalnych w Kłodawie, podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na bieżące utrzymanie wód, urządzeń wodnych i na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu prawa wodnego oraz sposobu rozliczenia dotacji. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłodawa na lata 2019-2043. Odczytanie protokołu uchwały, odczytanie opinii Komisji Stałych Rady, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłodawa na lata 2019-43. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Kłodawa na 2019 rok. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami, odczytanie opinii Komisji Stałych Rady, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały, głosowanie nad innymi poprawkami zgłoszonymi w czasie sesji budżetowej, głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2023.
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Głodawie. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Głodawie na 2019 rok. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głodawie na 2019 rok. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej na rok 2019. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Postulatów Rady Miejskiej w Głodawie na 2019 rok. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Głodawie na 2019 rok. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Głodawa oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością gminy Głodawa. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Interpelacje i wnioski radnych, wolne wnioski i zamknięcie obrad sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Proszę przystąpić do głosowania. Chmiel Adam. Jestem za. Uchroma Żanna. Frontczak Barbara. Frontczak Ryszard. Kupczyńska Edyta. Kacprzak Krystyna. Kalinowska Katarzyna. Krusiński Krzysztof. Jestem za. Łopaciński Janusz. Szubert Ryszard. Siwiński Grzegorz. Witkowski Paweł. Za. Dziękuję. Zatem przechodzimy do punktu trzeciego. Protokół obrad czwartej sesji został wyłożony do wglądu Państwa radnych. Proszę zapoznać się z jego treścią. Jeśli nie będzie zgłoszonych poprawek i uzupełnień do protokołu, jego przyjęcie będzie poddane pod głosowanie pod koniec obrad sesji w punkcie interpelacje, wnioski radnych. Zamykam punkt trzeci. Przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad. Punkt czwarty. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza zostało przedłożone Państwu radnym. O przedstawienie sprawozdania proszę burmistrza pana Piotra Michalaka. Panie przewodniczący, szanowni radni. W okresie od grudnia do 28 stycznia odbyła się czwarta sesja Rady Miejskiej w Głodawie 21 grudnia 2018 roku. W czasie sesji podjęte zostało 7 uchwał. Uchwały zostały objęte zakresem nadzoru wojewody i zostały przesłane do Wydziału Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Koninie. 4 uchwały zostały przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W okresie od 18 grudnia 2018 roku do 28 stycznia 2019 roku zostało wydanych 10 zarządzeń. 2 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Głodawa na rok 2018, w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego, w sprawie wyłączenia mieszkaniowego zasobu gminy lokalu mieszkalnego, w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Głodawa, w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego, w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Głodawie. Zarządzenie w sprawie zmiany składu komisji przetargowej, w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego oraz zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Głodawie. Gospodarka komunalna. W miesiącu styczniu 2019 roku wypłacono 111 dodatków mieszkaniowych na kwotę 16 396 zł i 96 groszy. W miesiącu styczniu również wypłacono 22 dodatki energetyczne na kwotę 339 zł i 32 groszy. Ochrona środowiska. Dokonano rozliczenia nakładów finansowych poniesionych na działania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych w roku 2018. Łącznie na terenie gminy Głodawa usunięto 51,5 tony wyrobów zawierających azbest. Wydatki poniesione na usuwanie wyrobów zawierających azbest to 17 108 zł i 59 groszy, w tym środki gminy Głodawa 8 079 zł i 34 grosze,
środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu 9029,25 zł. Na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest gmina Kłodawa zabezpieczyła w roku 2018 i przekazała do powiatu gorskiego kwotę 50 000 zł, z której wykorzystano środki w wysokości 8 079 zł. Środki niewykorzystane na realizację zadania w kwocie 41 920 zł zostały zwrócone gminie Kłodawa i zaksięgowane w dniu 27 grudnia. Zawarto umowę na odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków. Odbiór tych odpadów na zlecenie gminy odbywa się z dwóch aptek. Apteka Elfarm 5, Plac Wolności 12, punkt apteczny Wanda Szczecińska Lubonia. Zawarto umowę na unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Umowę zawarto z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Szacowana wartość unieszkodliwienia odpadów w roku 2019 wynosi 939 082 zł 70 groszy brutto. Do tego składowiska jesteśmy przypisani w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Tam muszą odpady zmieszane trafiać na spalarnię. Informacja dla Państwa radnych mieszkańców jest taka, że cena utylizacji tych odpadów, których mamy najwięcej, czyli odpadów komunalnych, jest na tym samym poziomie, która była w roku 2018, wynosi 320 zł netto tam na bramie, tak? Musimy te odpady oczywiście dobić. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników wodnych, stawów ilości 4 sztuk o powierzchni około 1 hektara na działkach numer 82 i 83 w miejscowości Dziupin, gmina Kłodawa. Wydano jedną opinię o możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupeczki. W okresie sprawozdawczym odbyły się ferie zimowe. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi burmistrz Kłodawy przyznał 5 dotacji stowarzyszeniom na wsparcie realizacji zadań związanych z zimowym wypoczynkiem dzieci. Podmioty, którym udzielono wsparcia, to Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Integracji Środowiska Lokalnego z Edukacją w Przyszłość w Koleczniku. Zadanie pod nazwą Wypoczynek Dzieci, kwota dotacji 1000 zł. Zadanie realizowane było w Szkole Podstawowej w Koleczniku. W ramach projektu odbyły się wyjazdy do Parku Trampolin, na Dobosławka oraz na lodowisko i do Kręgielni do Kutna. Kłodawskie Stowarzyszenie Szkolne Rawita. Zadanie pod nazwą Mądrzy Cyfrowi, kwota dotacji 2,5 tysiąca złotych. Zadanie realizowane w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodawie. Projekt przeprowadzony pod patronatem Fundacji ABC 21. Cała Polska czyta dzieciom przy wsparciu w ogóle. Stowarzyszenie Kłodawska Jedynka, zadanie pod nazwą Porozmawiaj ze mną, wszystko o mediacji, kwota dotacji 2675 zł, zadanie realizowane w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodawie. W ramach projektu zorganizowano półkolonie dla dzieci oraz wyjazd na basen do Kutna. Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie, zadanie pod nazwą Ferie na sportowo-integracyjnie, kwota dotacji 2000 zł, zadanie realizowane w jednostce OSP Kłodawa. W ramach projektu zorganizowano wyjazd na basen do Kutna. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, zadanie pod nazwą Ferie zimowe na lodowisku, kwota dotacji 1405 zł i 50 groszy. Zadanie realizowane w Szkole Podstawowej w Ulicy Czekowej. W ramach projektu odbył się wyjazd na lodowisko do Kutna. W ramach ferii zimowych odbyła się również wspólna impreza sportowo-rekreacyjna w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodawie, w której uczestniczyły dzieci trenujące na co dzień w sekcjach w Kłodawie, Dąbiu i Przedczu Turkowskiego Klubu Karate Ojan. Do zabawy dołączyła również młodzież z kłodawskiej grupy kickboxingu oraz rodzice dzieci. W ramach współpracy z klubami sportowymi na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie nr 50/300/2013 rok z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Kłodawa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, burmistrz Kłodawy podpisał 2 umowy na wsparcie zadań z zakresu sportu. Stowarzyszenie Klub Sportowy Górnik Kłodawa, prowadzenie sekcji piłki nożnej, zadanie pod nazwą Propagowanie piłki nożnej jako zdrowego stylu życia, aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży, ich udział w rozgrywkach i zawodach sportowych, a także organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta i gminy Kłodawa. Kwota dotacji 124 tysiące zł, okres realizacji zadania 4 stycznia do 31 grudnia 2019 rok.
Stowarzyszenie Klub Sportowy Górnik Włodawa, prowadzenie sekcji tenisa stołowego, zadanie pod nazwą upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, popularyzacja tenisa stołowego poprzez szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich udział w treningach i zawodach sportowych, kwota dotacji 9 tysięcy złotych, okres realizacji zadania 4 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku. W dniu 15 stycznia 2019 roku złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wymagane półroczne sprawozdanie z realizacji zadań podejmowanych na obszarze rewitalizacji, wykonywanych w ramach realizacji programu rewitalizacji gminy Włodawa na lata 2017-2023. Sprawozdanie zostało pozytywnie zweryfikowane i zatwierdzone przez Departament Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim. W styczniu zawarto dwie umowy z psychologami świadczącymi usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze w ramach profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy. Jeden psycholog świadczy usługi świetlicy środowiskowej w Włodawie dla wychowanków placówki i rodzin jeden dzień w tygodniu w wymiarze 3 godzin zegarowych, a drugi psycholog świadczy usługi jeden raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin zegarowych w gminnym punkcie przy ulicy Wyszyńskiego 44/10 dla środowisk osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych problemem alkoholowym lub związanym ze zjawiskiem przemocy. Trwają przygotowania do opracowania rocznych sprawozdań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, sprawozdania PARPA G1 z zakresu profilaktyki oraz rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Trwa składanie oświadczeń o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych na obszarze gminy Włodawa za rok 2018. Przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości mają czas na złożenie oświadczeń do 31 stycznia bieżącego roku z możliwością opóźnienia do maksymalnie 30 dni po upływie tego terminu. W przypadku opóźnienia złożenia oświadczenia przedsiębiorcy płacą dodatkową opłatę. Wezwano kierowników jednostek organizacyjnych gminy Włodawa do złożenia oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2018. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi do przedstawionego sprawozdania? Jeśli nie, to zamykam punkt 4. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. Punkt 5. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Głodawie. Informuję, iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie projektu uchwały proszę skarbnika gminy pana Grzegorza Dziergileckiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała Rady Miejskiej z dnia dzisiejszego w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Głodawie. Na podstawie ustawy o finansach publicznych Rada Miejska w Głodawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Głodawie na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w wysokości złotówka i 65 groszy do 1 m² powierzchni użytkowej. Paragraf drugi. Wysokość stawek dotacji, o których mowa w paragrafie pierwszym, stanowi różnicę pomiędzy wysokością stawek czynszu ustalonych dla lokali mieszkalnych na terenie gminy Włodawa od 1 m² a wysokością kosztów utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Włodawa. Paragraf trzeci. Ogólna kwota dotacji określonej w paragrafie pierwszym przeznaczona dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Głodawie w 2019 roku wynosi 324 tysiące złotych. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Głodawy. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Jeśli nie, to przechodzimy do głosowania imiennego. Proszę bardzo. Chmiel Adam. Jestem za. Kuchro Marzan. Jestem za. Trądczak Barbara. Trądczak. Jestem za. Jestem za.
Dziękuję. Której z uchwały został przyjęty? Uchwała otrzymuje numer 2019. Zamykam punkt 5. Przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na bieżące utrzymanie wód, urządzeń wodnych i na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu prawa wodnego oraz sposobu rozliczenia dotacji. Informuję, iż projekt przyjętej uchwały otrzymali radni wraz z zawiadomieniem na sesji. O przedstawienie projektu uchwały proszę skarbnika gminy pana Grzegorza Dzięgielewskiego. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zasad udzielania i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na bieżące utrzymanie wód, urządzeń wodnych i na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu prawa wodnego oraz sposobu rozliczania dotacji. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz na podstawie prawa wodnego Rada Miejska w Głodawie uchwala, co następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Spółki wodne mogą otrzymać dotacje w wysokości określonej w budżecie Głodawy. Ustęp 2. Ustala się następujące kryteria, jakie winna spełniać spółka ubiegająca się o dotację, o której mowa w ustępie 1. Punkt 1. Wskaźnik ściągalności składek w spółce wodnej w roku poprzedzającym przyznanie dotacji minimum 50%. I punkt 2. Udział własny spółki wodnej w kosztach realizacji zadania minimum 25%. Trzeci. Wielkość dotacji jest uzależniona od wysokości przeznaczonych środków własnych spółki wodnej na utrzymanie urządzeń wodnych w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Paragraf 2. Ustęp 2. Ustęp 1. Pierwszy. Burmistrz Głodawy podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania z zakresu prawa wodnego poprzez jej umieszczenie w biuletynie informacji publicznej Głodawa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy. Dotacje przyznaje się na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację, którego wzór oraz wymagane załączniki do wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wniosek, o którym mowa w ustępie 2, należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Głodawie w terminie do dnia 15 września na każdy kolejny rok budżetowy z zastrzeżeniem ustępu 4. W 2019 roku wniosek, o którym mowa w ustępie 2, należy składać w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. Ustęp 5. Wniosek, o którym mowa w ustępie 2, powinien być podpisany przez osobę bądź osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. Ustęp 6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych burmistrz Głodawy wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do jego usunięcia bądź uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte lub który nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu. Ustęp 7. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje burmistrz Głodawy, mając na uwadze znaczenie zadań dla gospodarki wodnej gminy oraz wysokość środków przeznaczonych w budżecie gminy Głodawa na dotację dla spółek wodnych. Paragraf 3. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie protokołu odbioru robót, sprawozdania sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały oraz faktur za wykonane prace. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Głodawy. Paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania lub względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Proszę bardzo. Państwa, ja bym tylko chciał dodać, że spółka to nasza Głodawska, to jest jedna z lepiej funkcjonujących spółek wodnych na terenie Wielkopolski. Chyba, że nie wszyscy dobrze sobie z tego zdają sprawę. Generalnie, no niektóre spółki generalnie upadły, albo no funkcjonują słabo. Ta działa wspaniale. Dziękuję i gratuluję. Dziękuję bardzo. Proszę.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi do... Jeśli nie ma, to przystąpimy do głosowania imiennego. Proszę bardzo. Chmiel Adam. Jestem za. Chuchroma Żanna. Jestem za. Tomczak Barbara. Tomczak Ryszard. Kuczyńska Edyta. Kasprzak Krystyna. Malinowska Katarzyna. Kusiński Krzysztof. Jestem za. Łopaciński Janusz. Szubert Ryszard. Za. Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 5/31/2019. Zamykam szósty. Przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Płodawa na lata 2019-2043. Odczytanie projektu uchwały, odczytanie opinii Komisji Stałych Rady, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłodawa na lata 2019-2043. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłodawa na lata 2019-2043 wraz z autopoprawką. Proszę skarbnika gminy pana Grzegorza Dziemielskiego. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia bieżącego roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłodawa na lata 2019-2043. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, na podstawie przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych, Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody ogółem na 2019 rok w wysokości 52 674 274 zł. Ustala się, że wydatki ogółem w 2019 roku wyniosą 50 901 013 zł. Przychody w 2019 roku to kwota 494 444 złotych 68 groszy. Natomiast rozchody w roku bieżącym będą stanowiły kwotę 2 267 705 złotych 68 groszy. Zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnia się także burmistrza do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ustawie pierwszym kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała 46/263 na 2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 grudnia 2017 roku ze zmianami w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłodawa na lata 2018-2043. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy oraz paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku. Autopoprawki burmistrza do projektu uchwały. Może teraz komisja stała. Albo dobra, dobra, niech będzie. Autopoprawka burmistrza do uchwały wieloletniej prognozy finansowej z dnia dzisiejszego. Wszystkie przedsięwzięcia wynikające z załącznika nr 2 do uchwały 331 na 2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2043 będą realizowane, a mianowicie nie będzie realizowane przedsięwzięcie związane z rewitalizacją starej części Kłodawy.
Podano przedsięwzięcie usługa wsparcia informatycznego za okres realizacji 2017-2019 w kwocie 650 zł. Natomiast jeśli chodzi o przedsięwzięcie dowożenie dzieci do szkół, uchwała z 31 sierpnia ubiegłego roku określa limit na 2019 255 tysięcy, natomiast na rok 2020 260 tysięcy. Biorąc pod uwagę zwyżki cen usług transportowych w wieloletniej prognozie finansowej ustalono limity następujące: na 2019 rok kwotę 300 tysięcy złotych, natomiast na rok przyszły 2020 kwotę 310 tysięcy złotych. Projekt Razem możemy więcej w uchwale z dnia 31 sierpnia ubiegłego roku limit wynosił 297 801 zł 81 groszy, zaś w projekcie na rok 2019 limit zwiększono do kwoty 319 074 zł, ponieważ nie wszystkie zadania udało się zrealizować w roku 2018. Odbiór odpadów komunalnych w uchwale z 31 sierpnia miał limit na 2012 rok 2 100 000 zł, na 2020 również 2 100 000 zł, lecz biorąc pod uwagę wzrost cen usług określono limity następujące: na 2019 2 291 000, na 2020 2 300 000. Zakres usług nie uległ zmianie. Budowa ulicy Polnej w Podawie w uchwale z 31 sierpnia 2018 roku limity określone były następująco: na 2019 rok 925 tysięcy oraz na 2020 również 925 tysięcy. W projekcie na 2019 zmniejszono limity w sposób następujący: na 2019 rok kwota 750 tysięcy i na rok przyszły również kwota 750 tysięcy. Zakres prac nie uległ zmianie, lecz badanie daje podstawy do zmniejszenia planowanych wydatków. Rekultywacja wysypiska odpadów w miejscowości Spójną zakwalifikowano do wydatków o charakterze bieżącym i tak limity w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 to kwota 37,5 tysiąca, na rok 2020 37,5 tysiąca, 2021 kwota 37,5 tysiąca oraz 2022 również kwota 37,5 tysiąca złotych. Zakres prac nie uległ zmianie. W wygaśnięciu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-43 ze zmianami komunikuje paragraf 4 projektu na lata 2019-43. Skorygowano wydatki bieżące na wynagrodzenia, wydatki majątkowe, nadwyżkę budżetową na lata 2021-2027 i rok 2029, bo nie ma roku, 2009 był dawno temu. Że tu będzie poprawka tego błędu pisarskiego i spłaty rat kapitałowych. Po zmianach dochody ogółem na 2019 ustalono wysokości 52 674 274 zł. Wydatki ogółem w 2019 wyniosą 50 901 013 zł. Przychody budżetów przyszłych w tym roku będą wynosiły 494 444 złote 68 groszy. Natomiast rozchody budżetu w 2019 będą stanowiły kwotę 2 267 705 zł i 68 groszy. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o odczytanie opinii stałych komisji Rady. Przewodniczącą Komisji Oświaty panią Barbarę Wiśniewską. Nie. Chodzi teraz chodzi mi o opinię do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. No, dobrze. Zawiera plan dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów. Zadłużenie gminy na rok 2019 i lata następne aż do roku 2043, a także przedsięwzięcia do realizacji w latach 2019-2032. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Podawa na lata 2019-2022
uchwała jednogłośnie przedłożona przez Komisję. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej panią Anetę Zielińską. I wnoszę poprawek do wieloletniej gminowej prognozy finansowej na gminy Kłodawa na Labem. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Adama Chmiela. W dniu 28 lutego bieżącego roku Komisja Rewizyjna Miasta Kłodawa. Stycznia. Zapoznała się z projektem budżetu, z projektem prognozy finansowej dla gminy Kłodawa na lata 2019-2023 i nie wnosi żadnych poprawek do wyżej wymienionego projektu. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów pana Pawła Witkowskiego. Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłodawa na lata 2019-2043. Powołane zarządzenie burmistrza Kłodawy dnia 26 listopada 2018 wraz z autopoprawką dnia 18 stycznia 2019 zawiera projekt zadłużenia gminy na rok 2019 i lata następne aż do roku 2023. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w artykule 243 ust. 1 ustawy zapewnia spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych. Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłodawa na lata 2019-2043 członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie jednogłośnie wersji proponowanej przez burmistrza przy obecności 4. Dziękuję bardzo. Proszę skarbnika gminy pana Grzegorza Kielińskiego o odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2018 roku wyrażającą opinię o przedłożonym przez burmistrza Kłodawy w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2043. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący. Wysoka Rado, uchwała numer SO myślnik 957 łamane na 63 na 8 na KO na 2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Kłodawa. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 roku ze zmianami w osobach przewodniczących pan Leszek Maciejewski oraz członkowie pani Zofia Likowska i pan Józef Kozikiewicz, działając na podstawie ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych w związku z ustawą o finansach publicznych wyraża o przedłożonym przez burmistrza miasta i gminy Kłodawa projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2043 opinię pozytywną. W następnej części tej uchwały, w dalszej kolejności tej uchwały nastąpią uwagi i wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej, które znalazły swoje odzwierciedlenie w autopoprawce burmistrza. Także mając powyższe na względzie, skład orzekający postanowił, jak w sentencji podpisał przewodniczący składu orzekającego pan Leszek Maciejewski oraz możliwość odwołania się od tej uchwały. Dziękuję bardzo. W takim układzie najpierw przegłosujemy może te poprawki do tej uchwały w sprawie uchwalenia autopoprawkę. Proszę bardzo.
Jestem za. Jestem za. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do przedstawionego projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłodawa na lata 2019-43? Jeśli nie ma, to przystąpimy do głosowania nad uchwałą. Proszę bardzo. Jestem za. Uchwała Marzanna. Jestem za. Jestem za. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 5/32/2019. Zamykam punkt 7 i przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Kłodawa na lata 2019. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały. Głosowanie nad innymi poprawkami zgłoszonymi w czasie sesji budżetowej. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami. Proszę skarbnika gminy, pana Grzegorza Dzięgielskiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 50 374 274. Z tego dochody bieżące stanowią kwotę 50 468 424 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, a dochody majątkowe w kwocie 2 205 850 zł zgodnie z założeniem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody, o których mowa wyżej, obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w JST zgodnie z założeniem nr 3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 199 924 zł. Paragraf 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 50 901 013 zł, z tego na wydatki bieżące 48 008 028 zł, zaś wydatki majątkowe kształtują się w kwocie 2 892 985 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki, o których mowa wyżej, obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST w wysokości 855 560 zł. Nadwyżka budżetu, paragraf 3, w kwocie 1 773 261 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. Paragraf 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 494 444 zł 68 groszy zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 267 705 zł 68 groszy zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 514 959,68 zł. W tym na pobycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwotę 300 tysięcy zł. Paragraf 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego wyodrębnione dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z założeniem nr 6. Paragraf 8. Plan przychodów i kosztów samorządowych z zakładu budżetowego oraz plan dochodów w rachunku dochodów, o których mowa w artykule 223 ustęp 1 oraz wydatków finansowanych są zgodne z załącznikiem nr 7. Paragraf 9. Ustala się dotację przedmiotową do 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości złotówka i 65 groszy na metr kwadratowy. Całkowita kwota dotacji na 2019 rok wynosi 324 tysiące zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym w wysokości 300 tysięcy zł. Paragraf 11. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 tysięcy zł oraz upoważnia się do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w artykule 89 ustęp 1 punkt 2 do 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 214 959,68 zł. Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Upoważnia się burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok. Upoważnia się burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. Paragraf 12. Określa się sumę, do której burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 350 tysięcy zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok. Paragraf 13. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez burmistrza z budżetu gminy Kłodawa na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej do wysokości 176 tysięcy zł. Paragraf 14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 213 tysięcy zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 210 tysięcy oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 tysiące zł. Paragraf 15. Dochody z wpływu z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ustęp 4 do 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 16. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2 291 000 zł. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą 2 291 000 zł. Paragraf 17. Tworzy się rezerwy. Rezerwę ogólną w wysokości 220 000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 180 tysięcy zł, w tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego właśnie w takiej wysokości 180 tysięcy zł. Paragraf 18. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw oraz pozostałych wydatki jednostek pomocniczych z
zgodnie z załącznikiem nr 9, paragraf 19, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok wynoszą 0. Natomiast wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu na 2019 rok wynoszą 34 tysiące złotych. Paragraf 20. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Włodawy. Paragraf 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Tyle projekt uchwały. Przedstawię Państwu teraz do poprawki burmistrza. Autopoprawka burmistrza podawy do projektu budżetu na 2019 rok. Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1 556 077 zł. Drogi gminne. Z tytułu dofinansowania do budowy dróg w wysokości 1 523 577 zł. Dostarczanie ciepła. Koszty egzekucyjne zwiększenie o 1000 zł. Wpływy z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości 29 tysięcy, gospodarka nieruchomościami, koszty egzekucyjne 1000 zł, świadczenia rodzinne, również koszty egzekucyjne 500 zł, gospodarka odpadami, odsetki od nieterminowych wpłat, kwota 1000 zł, zmniejszenia dochodów w wysokości 32,5 tysiąca zł, dostarczenie ciepła, wpływy z usług 1000 zł, wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa pania wieczystego kwota 29 tysięcy, gospodarka nieruchomościami, wpływy z najmu dzierżawy kwota 1500 zł oraz gospodarka odpadami, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 1000 zł. Wydatki, zwiększenie wydatków na łączną kwotę 276 500 zł. Z następujących tytułów: zagospodarowanie terenu, usługi w zakresie funduszu sołeckiego. Kwota 1500 zł, usługi remontowe w ciepłociągu kwota 200 000 zł, dotacja na wydatki inwestycyjne dla szpitala w Kolej kwota zwiększenia 20 000 zł, oświetlenie uliczne z zakresu usług Fundusz Sołecki 2000 zł oraz oświetlenie uliczne, wydatki inwestycyjne również Fundusz Sołecki kwota 3000 zł i ostatnia pozycja dotacja dla powiatu polskiego na utylizację azbestu. 50 tysięcy. Zmiana ta polega na zmianie klasyfikacji budżetowej. Zmniejszenia wydatków, kwota również 276,5 tysiąca. Zagospodarowanie terenu, materiały Funduszu Sołeckiego 1500 zł. Drogi gminne, wydatki inwestycyjne 170 tysięcy. Dotacja dla powiatu polskiego na utylizację azbestu, kwota 50 tysięcy zł. Wspomniane przeze mnie zmiana klasyfikacji. Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła 30 tysięcy zł oraz oświetlenie uliczne energia 20 tysięcy zł. I ostatnie oświetlenie uliczne materiały Fundusz Sołecki łączna kwota 5 tysięcy zł. Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytu krótkoterminowego na budowę drogi Krzykosy Bierzbienna, Bierzbienna Długa Nicpoń o kwotę 1 606 150 zł. Zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłat kredytu na pokrycie deficytu na 2018 rok o kwotę 57 870 zł. Zwiększa się przychody z tytułu spłaty pożyczki przez Klub Sportowy Górnik o kwotę 103 485 zł. Pożyczka ta była udzielona do końca ubiegłego roku. Spłata jednak nastąpi w roku bieżącym. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu planowanych kredytów lub pożyczek na 2019 rok o kwotę 78 782 zł. I umowa dotycząca dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego będzie zawarta z przedsiębiorstwem LKS Spółka Akcyjna w Koninie. Rozszerzono załącznik nr 3 o dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w 2019
2019 roku. Dokonano korekty załącznika nr 6 w dziale 926 do kwoty 165 tysięcy, przedtem była to kwota 160 tysięcy. Dokonano także korekty załącznika nr 9 o Funduszu Sołeckim według klasyfikacji budżetowej dotyczącej sołectw trzech: Pomarzony, Fabryczne, Dziubin i Korzeczny. Dziękuję. Wysoka Rado, na spotkaniu przedsesyjnym odbyła się dyskusja nad zgłoszoną poprawką. Przyjęta poprawka została wprowadzona do projektu uchwały budżetowej i uwzględniała uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz zmiany spowodowane wcześniej przyjętymi uchwałami, a także pilnymi potrzebami bieżącymi. O odczytanie opinii stałych komisji Rady proszę przewodniczącą Komisji Oświaty panią Barbarę. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych projekt budżetu na 2019 zaopiniowała jednogłośnie w wersji przedłożonej przez Komisję. Dziękuję. Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej pani Anna Zimowska. Przeanalizowała przedstawiony przez burmistrza projekt budżetu gminy Podawa na rok 2019. Członkowie komisji przeanalizowali projekt budżetu na rok 2019, na zgłoszone wnioski i uwagi otrzymali wnioski i wyjaśnienia skarbnika. Komisja po zapoznaniu się z projektem budżetu na 2019 wnosi jednogłośnie przy obecności 5 członków o przyjęcie budżetu w wersji z autopoprawkami przedstawionych przez burmistrza Podawy. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Adam Chmiel. Zapoznała się z projektem budżetu miasta i podała na rok 2019. Komisja nie wnosi żadnych spraw do projektu budżetu. Dziękuję. Przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej pan Wójtkowski. Przedstawiony przez burmistrza projekt budżetu gminy podała na 2019 rok. Komisja analizowała na posiedzeniu 23 stycznia 2019 roku. Z przedstawionego projektu budżetu uchwalonego zarządzeniem burmistrza Kłodawy dnia 26 listopada 2018 roku wraz z autopoprawkami dnia 18 stycznia 2019 roku wynika, że w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłodawa w paragrafie pierwszym roku wynosi 52 674 274 zł, a wydatki w paragrafie drugim stanowią kwotę 50 901 000 13 zł, co powoduje powstanie nadwyżki budżetu w kwocie 1 773 261 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych to kwota 514 959 złotych 68 groszy. Określono sumę, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 350 tysięcy złotych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności przekraczają poza rok 2019. Komisja zapoznała się z opiniami komisji stałych i zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie wersji proponowanej przez burmistrza przy obecności 4 członków komisji. Dziękuję bardzo. Proszę teraz skarbnika gminy pana Grzegorza Dziękielskiego o odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20, wyrażającą opinię o przedłożonym przez burmistrza Kłodawy w projekcie uchwały budżetu gminy Kłodawa na rok 2020. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała nr SO 952/63 na 8 na KO na 2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
sprawozdaniu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta i gminy Podawa na 2019 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 roku w osobach przewodniczący pan Leszek Maciejewski oraz członkowie pani Zofia Nikowska i pan Józef Goździkiewicz, działając na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. W związku z ustawą o finansach publicznych wyraża o przedłożonym przez burmistrza projekcie uchwały budżetowej miasta i gminy Podawa na 2019 rok opinię pozytywną. W dalszej kolejności następuje szereg uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej zastosowanych w autopoprawce burmistrza. Mając na uwadze całość przeprowadzonego badania, skład orzekający postanowi, jak w sentencji podpisał przewodniczący składu orzekającego pan Leszek Maciejewski, i następuje pouczenie o możliwości odwołania się od niniejszego uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi zbędnie wnioski do projektu budżetu? Jakieś poprawki? Dziękuję. Informuję, że wobec braku zgłoszenia na sesji poprawek do projektu budżetu nie odbędzie się dyskusja i głosowanie nad poprawkami zgłoszonych w trakcie obrad sesji. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem autopoprawki do projektu uchwały budżetowej? Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Jestem za. Tomasz Anna, Prowczak Barbara, Prowczak Ryszard, Kuczyńska Edyta, Kacprzak Krystyna, Kalinowska Katarzyna, Kusiński Krzysztof. Jestem za. Łopaciński Janusz, Szubert Ryszard, Siwiński Grzegorz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przedkładam pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Podawa na rok 2019. Głosowanie imienne. Proszę bardzo. Za. Kukro Marzanna, Prądczak Barbara, Prądczak Ryszard, Kuczyńska Edyta, Kacprzak Krystyna, Kalinowska Katarzyna, Kusiński. Jestem za. Łopaciński Janusz, Szubert Ryszard, Siwiński Grzegorz, Witkowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 5/33/2019. Zamykam punkt 8. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący. Przepraszam. Szanowni radni, szanowni państwo. Nie wiem, czy mogę zażartować. Demokracja się chyba kończy, bo budżet, pieniądze, a pełna zgodność. Chciałem przede wszystkim państwu bardzo serdecznie podziękować za tą pracę, którą jako radni i skarbnik tutaj ze strony administracji włożyliście pracę i dyskusję nad tym budżetem. Myślę, że to przyjęcie jednogłośne dzisiaj to nie jest. Nie możemy tego odbierać jako sukces tak naprawdę. To jest taka czynność techniczna i teraz jak każdy plan ma to do siebie, że będzie ulegał w ciągu roku wielu zmianom. I myślę, że nasza odpowiedzialność będzie polegała na tym, żeby ten budżet zrealizować tak naprawdę w sposób racjonalny, gospodarny, żeby zrobić z tych samych pieniędzy jak najwięcej się da. I myślę, że tego państwo jako radni oczekujecie ode mnie, a ja również tego będę oczekiwał od swoich podwładnych, żeby te zadania realizować w sposób naprawdę taki bardzo racjonalny, przemyślany. Jako taką czynność techniczną tylko dzisiaj przyjmę, dlatego że większym zmartwieniem będzie zrealizowanie tych inwestycji, które tam w tym budżecie są zapisane, choćby ulice, budowę ulicy Polnej, na którą nie mamy pozwolenia na budowę, mamy wykonawcę i musimy jeszcze środki, że tak powiem, znaleźć na doprojektowanie i wykonanie dwóch rodzajów mediów, czy to wodociągu, czy oświetlenia ulicznego. Niemniej bardzo serdecznie państwu dziękuję za to, że nie było w dyskusjach jakichś takich targów pozamerytorycznych tak naprawdę, bo wszystkie pytania, wszystkie państwa wątpliwości skupiały się
tylko i wyłącznie wokół problemu, a nie wokół jakichś osobistych animozji i, powiem tak kolokwialnie, rozszarpywania pieniądza na poszczególne okręgi. Tak? To bardzo dobrze tutaj rokuje na przyszłość. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wykrzesać z tego budżetu jak najwięcej czegoś, co zostanie oddane do używania mieszkańcom, bo taki jest nasz cel naszej działalności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zmiany w budżecie jako radny. Czyli zamykamy punkt 8. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. Informuję, iż projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. Informuję, iż na spotkaniu przedsesyjnym skarga została szczegółowo omówiona. Radni wysłuchali wyjaśnień pani dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie oraz stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. O przedstawienie projektu uchwały proszę panią przewodniczącą Barbarę Krączek. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uznaje się za bezzasadną skargę pana Jana Potamskiego na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Teraz przeczytam uzasadnienie do uchwały. W dniu 14 grudnia 2018 roku do Rady Miejskiej w Kłodawie wpłynęła skarga na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. Zgodnie z artykułem 229 punkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej gminy jest Rada Gminy. W nawiązaniu do artykułu 18b punkt 1 Rada Gminy powołuje w tym celu Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Przewodniczący Rady kieruje skargę do rozpoznania przez Komisję Skarg i Wniosków. Ze względu na złożoność sprawy skarżący został poinformowany w dniu 4 stycznia 2019 roku o przedłużeniu terminu rozpatrzenia skargi. Komisja przedłużyła termin do 31 stycznia 2019 roku. W dniu 9 stycznia 2019 roku komisja na posiedzeniu zapoznała się z dokumentacją oraz wyjaśnieniami przedłożonymi przez dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. Odnosząc się do postawionych w skardze zarzutów, komisja informuje. Punkt pierwszy. W sprawie zarzutu dotyczącego niebezpiecznego incydentu w dniu 25 listopada 2016 roku, gdzie skarżący zamierzał naruszyć nietykalność cielesną dwóch pracowników socjalnych w czasie ich godzin pracy. Pracownicy socjalni objęci są zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ochroną prawną. Reguluje to artykuł 121 niniejszej uchwały ustawy. Artykuł 121 uprawnienia pracownika socjalnego. Pracownikowi socjalnemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Wszczęte postępowanie zakończyło się prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kole z dnia 28 marca 2018 roku oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 17 września 2018 roku skazującym. Punkt drugi. W zakresie zarzutu podniesionego w skarce dotyczącego niewypłacenia skarżącemu należnego zasiłku celowego w wysokości 6000 zł. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołów w sierpniu 2017 roku, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej dla rodzin osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znaczenie
miliona klęsk żywiołowych wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji objęło rodzinę wsparciem. Dnia 10 sierpnia 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Podawie otrzymał informację, że rodzina skarżącego w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych poniosła straty. Został zerwany dach z budynku mieszkalnego. Tego samego dnia pracownik socjalny niezwłocznie udał się na miejsce i przeprowadził z żoną skarżącego wywiad środowiskowy. Decyzją z dnia 11 sierpnia 2017 roku, niezależnie od dochodu rodziny, udzielono pomocy w wysokości 6 tysięcy złotych na częściowe pokrycie strat poniesionych podczas huraganu. Świadczenie zostało wypłacone w kasie Banku Spółdzielczego w Podawie w dniu 11 sierpnia 2017 roku, załącznik numer 1. Decyzją z dnia 15 września 2017 roku przyznano rodzinie skarżącego dalszą pomoc finansową w formie zasiłku celowego w wysokości 7 tysięcy złotych na pokrycie strat poniesionych w wyniku huraganu w dniu 10 sierpnia 2017 roku. Wypłata zasiłku w wysokości 7 tysięcy złotych nastąpiła w kasie Banku Spółdzielczego w Podawie w dniu 15 września 2017 roku, załącznik numer 2. Wysokość strat ustalona została przez komisję powołaną przez burmistrza Podawy na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów i wynosiła 13 tysięcy złotych. Od powyższych decyzji skarżący wraz z małżonką wnosili odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego w Koninie. Sprawa została zakończona w wytoczącym się postępowaniu administracyjnym utrzymaniem w mocy zaskarżonych decyzji przez organ wyższej instancji. Ponadto w dniu 28 sierpnia 2018 roku do samorządowego kolegium odwoławczego w Koninie wpłynęło odwołanie skarżącego od decyzji z dnia 3 sierpnia 2018 roku. Z treści odwołania wynikało, że skarżący wraz z małżonką składają kolejny wniosek w formie zasiłku celowego na malowanie, wymianę podłogi oraz tynki gipsowe, który zgodnie z właściwością przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej w Podawie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Podawie wydał decyzję odmawiającą przyznanie zasiłku celowego na malowanie, wymianę podłogi i tynki gipsowe, ponieważ skarżący uniemożliwili pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Podawie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Komisja na podstawie wyżej wymienionych informacji i dokumentów dokonała analizy złożonej skargi w odniesieniu do zarzutów i stanu faktycznego. W głosowaniu jawnym komisja uznała, że wniesiona skarga jest bezzasadna. Komisja skargi wniosków wnosi do Rad Miejskich w Podawie o podjęcie uchwały o uznanie skargi za bezzasadną. Ktoś z Państwa radnych ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały i uzasadnienia? Jeśli nie ma, to przystąpimy do głosowania nad uchwałą. Proszę bardzo. Jestem za. Jestem za. Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 5/34/2019. Zamykam punkt 9 i ogłaszam.